Dobry wieczór, dobry wieczór, moi drodzy, z tej strony ja, stary Zgret. Mam przyjemność was powitać po dłuższej przerwie, ponieważ zająłem się bardziej Red Dead 2. Reda będziemy kończyć pomału, ponieważ Artur już nie żyje i mamy tylko parę misji w epilogu do wykonania, ale nie zajmujmy się teraz Redem, bo w Redem nie gramy, jesteśmy w Hogwardzie. Ostatni odcinek, jaki zobaczyliście, to był... że zrobiłem walkę, podzieliłem to, ponieważ próbę Charlesa Rookwooda wykonałem podczas live'a, ale podczas live'a nie udało mi się go pokonać, więc potem nagrałem 15-minutowy odcinek, jak go pokonuję. Powiem wam, dlaczego tak zrobiłem. Samą próbę, żeby go pokonać, robiłem przez godzinę, więc wiadomo, że nie będę wrzucał tyle błędów, że nie umiałem tego od razu przejść, więc wyciąłem wam tylko fragment przejścia tego całego bossa. W ostatnim odcinku, to był przedostatni, a w ostatnim odcinku znaleźliśmy Zyzia, który niestety nie żyje. Przekazaliśmy tą informację temu tutaj hobbitowi, on o tym wie. Dobrze, a my zajmijmy się, bo już troszeczkę mam przerwy i przez to, że była przerwa, nie za bardzo czaję, o co w tym chodzi. Chodzi o to, że... O, teraz chyba sobie dobrze zgłośnie. Chodzi o to, że jednak nie fajnie się gra, jak się robi przerwę. O to może mi bardziej chodziło. I to wszystko sobie tu rośnie. No dobra. Pozbierałem, co miałem pozbierać. Jak tam z eliksirami? Zobaczmy tylko, czy mogę wykonać jakiś eliksir, dobra? Mogę. Mogę wykonać, bo robiliśmy misję z Ziziem, także uzbierałem trochę tych robotków, tak? To jest chyba najgorsze, żeby to znaleźć. Dobra, zrobimy jeszcze sobie. Przyda nam się to, gdy będziemy ginąć. Dobrze, to się szybko ładuje, więc nie ma żadnego problemu. Ojejku, eliksir Maxima. Przez krótki czas zwiększa obrażenia zadawane przez osobę. Dobra. Niech zrobi, a najwyżej ja to wytnę. Was to nie będzie interesować. Także ja sobie teraz narobię eliksirów i widzimy się po produkcji eliksirów. Robiłem parę eliksirów, dosłownie parę. Nie potrzebowałem robić więcej. Co muszę zrobić, Deke? Rescue a pair of thestrals, one male and one female, and bring them to the room. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the Thestrals, and you have the spellcraft, you come and find Deke. Dobra. Smyk powiedział nam, że mamy kupić magiczny zwój, wzór zagrody hodowlanej. Dobra. Sprawdźmy, ile mamy pieniędzy, bo to od tego wszystko zależy. Bo to będzie kosztowało 1000, więc... A, mam 1000. Mogę iść to robić. W takim bądź razie mogę iść to robić. Zobaczmy jeszcze, jakie są misje do wykonania. Oceń i fałsz. Poppy czeka w okolicy bezpośrednio na północ od Hogwardu. Poznaję z Poppy. Zadanie od profesor Chowin. Muszę uratować Drikraka oraz olbrzymią purpurową ropuchę za pomocą kapsakwy. Złap Drikraka za pomocą kapsakwy. Złap olbrzymią purpurową ropuchę za pomocą kapsakwy. Bombarda dostanę wtedy. Zadanie od profesora Sharpa. Wykonane, wrócę do pracowni. A, dobra, jedziemy tam, to jest ważne. Przepraszam, jakiś sierść chyba od kota. To jest bardzo ważne, ponieważ wykonaliśmy już to zadanie. Pamiętacie? Robiliśmy to i dostaliśmy Dfindo. Tylko, że trzeba jechać, lecieć, iść do niego i odebrać te zadanie. Więc idziemy na mapę i kończymy dopiero tą misję. Będziemy mieli zaklęcie Dfindo. Gdzie to jest? Gdzie jest profesor Sharp?
Gubię się, ale ja nie widzę nigdzie Wesora Sharpa. Wesorze Sharp! Nie ma żółtej ikoneczki. Robię coś źle. Żeby to zrobić, to jeszcze raz muszę wejść. Zanim profesora, że jest wykonane, wrócę do pracowni eliksirów. Dobra, idziemy do pracowni eliksirów. Trzeba po prostu pomyśleć w taki sposób, że... Pracownia eliksirów. Nie, źle nacisłem. Miałem zrobić kółeczko, dałem X. Dobrze, już trudno. Idziemy jeszcze raz. Idziemy do eliksirów. Pracownia, wieża zachodnia. Nie. 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 Klasa eliksirów jest. Tam się przemieszczamy teraz. Aloha, Mora. Dobra, zobaczmy, co się dzieje. Dawno tego nie odblokowywałem. Jest, udało się. Musimy szukać posążki. Pamiętajcie o posążkach. Zebrałem dopiero parę sztuk, ale na serio nigdzie ich nie widziałem. Bo wtedy odblokuję poziom drugi czaru. Przepraszam. Odblokowywania zamków. Nie ma tu nic. Jaki cyrk. Wlazłem tu niepotrzebnie. Ile gram w tą grę, to nigdy mi się tak nie zdarzyło. Have you finished your assignments? I finished the tasks, professor. Szkoda, że mam tu maskę. Ale ona mi daje dużą obronę. Także przepraszam was bardzo za to. Ale mnie to też drażni już. Chyba ją zdejmę. Wszystko poszło wyśmienicie. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Ta? Defindo. Very good. It seems you. Dobra, musimy tak. Ja to chciałem mieć, to. I to miałem wcześniej. Teraz tak, który to jest Defindo? Czy ja to rozpoznam? Na pierwszy rzut oka nie rozpoznam. O! To jest Defindo. Defindo, I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake and that of everyone else. That was an interesting class. Zrobiłem. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Dobra, to jest głupia Professor gadka. Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his. Defindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Crucible. Confirmed. Expelliarmus. Dobra, zrobiliśmy tą misję, także mamy zakończoną jedną misję. Tego nie będę robił jako kolejny odcinek, bo to nie ma sensu. Robimy kolejną rzecz, którą możemy zrobić. Złap Drigtraka za pomocą
Kapsakwek, tego nie mogę wymienić. I złap olbrzymią purpurową ropuchę, wtedy dostaniemy bombarda. Nam się to powinno przydać, ponieważ im więcej czarów, tym lepiej. To samo zauważyłem podczas grania i przechodzenia misji Rockwooda, gdy widziałem, jak inny youtuber miał dużo więcej odblokowanych czarów, a ja nie miałem. I zrozumiałem, że lepiej właśnie robić misje poboczne i odblokowywać sobie czary. Tyle chciałem Revelio. Powiedzieć. Ojej, coś tam się świeci. Coś się świeci. Dobra, więc sprawdźmy, jakie czary, jakie misje mogę zrobić. Mamy 20 poziom. W cieniu odkrywca porozmawiam w krypcie z Sebastianem. Sebastian przysłał mnie do... Przysłał do mnie sowę z informacją, że znalazł coś ciekawego w księdze ze skryptorium i chce o tym porozmawiać w krypcie. Są głupie rzeczy. Powiem wam, nie zależy mi na tym, żeby to w ogóle robić. To jest wygląd. Sugerowany poziom 10 wymagania. 10 wygląd porozmawiać. Mogę to zrobić, ale nie wiem, czy mi zależy. Uratuj samicę Testrala, kup magiczny wzór. To jest żebie umarłych, to mi kazał ten robić, żebym to zrobił. Mogę to zrobić, to zaklęcie zmieniające, magiczny wzór wyczarowania, magiczny wzór... Dobrze, to bym to zrobił, dekoracje ścienne. Dobra. Tylko kurczę, chyba wolałbym robić takie ważniejsze zadania, niż jakieś pierdółki. Zróbmy to, złap Dikraka za pomocą kapsakwy, no poszukajmy go, muszę uratować Dikraka za... oraz olbrzymią purpurową ropuchę za pomocą kapsakwy. Nie wiem, jak on wygląda i oni mi nie pokażą tego na mapie. Ja muszę sam sobie myśleć, gdzie będzie Dikrak. Ale dokąd prowadzi mi to zadanie tu? Chyba tu jest Dikrak. A nie, no pomogli mi! No to zajebiaszczo! Nie, dobrze jest, bo ja nie muszę się męczyć z szukaniem go. Możemy się przetransportować w to miejsce i resztę polecimy na miotle. Dobra. Czekajcie. Revelio. O Jezus. Już mnie atakuje. Confringo. Dobra. Dobra, prościzna. Jestem przyzwyczajony do grania w Reda, a w Redzie się zabija zwierzęta i muszę pamiętać, że tutaj jest większa miłość. Tu się tego nie robi. Co tu będzie polegać na tym? Musimy sobie zrobić kapsakwę. Weźmy tu kapsakwę. This could prove dangerous if I'm not careful. Confringo. O kurwa. Defender. Expelliarmus.
zawsze zły ktoś. Dobra, musimy złapać. Teraz jak to się robiło? Ponieważ ja już zapomniałem. Now. I'm only trying to help. Okay. Okay. Settle yourself. Dobra. I mean you know złapałem. Złap za purpurową ropuchę za pomocą kapsakwy. Purpurową ropuchę. Ja już robię kolejną rzecz w takim bądź razie muszę zrobić. Zobaczmy, czy to mapa mnie wskazuje właśnie do purpurowej ropuchy. Złap olbrzymią purpurową ropuchę. Tak, czyli gra mi już podpowiada. Fajnie, miło. Nie muszę się męczyć z szukaniem, ale zobaczcie, o co chodzi. Tutaj musiałbym odblokować sobie punkty. Ja tu chyba muszę przelecieć się na miotle i poodblokowywać, bo ja mam same kłopoty przez to teraz. Przez takie moje lenistwo, że mi się tego nie chce robić. I teraz ja widzę skutki. How nice to see you, my young friend. Revelio. Dobra. Tam lecimy. Nie można lecieć sobie gdzie chcemy. Ale ja jeszcze coś zobaczę na mapie, ponieważ ja bym chciał, jak już tu jestem, chciałbym odblokować ten punkt. A potem pojechać, polecieć do ropuchy. Dobra, lecimy bardzo szybko. Revelio. Gdzie są drzwi? I would appreciate a little help, if you have a moment. Would you mind helping a wizard in distress? What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambush me they did. Nothing's safe anymore. I need a little... Potrzebuję jakiegoś drobiazgu, który uchroni mnie, jeśli znowu nie wpadnę. Wystarczyłby eliksir Maxima. Proszę. Damy mu. You're right. The world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wide. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. Dobra, dostaliśmy pomoc. Nie ma problemów. Teraz sprawdźmy, gdzie mam iść. Idziemy do ropuchy. Znajdźmy tą ropuchę i to jest chyba ona, co? Panie profesor Chowin, złap olbrzymią ropuchę. Dobrze. Robimy to. Jakby się wyglądała ropucha. Straszna melodia. Revelio. Gdzieś musi być jeszcze jakaś kartka. Jest. O! Revelio.
Nie mam interakcji z tym czymś. Jest. Dobra, idziemy po ropuchę. To są ropuchy. Mogę ją zatrzymać, czekajcie. Żeby zatrzymać ropuchę, to jest coś takiego jak spowalnianie. Weźmy sobie ten czar na razie. Arrest the momentum. Yes. Assignment all finished. Dobra. Tni Botoryja wystawionego języka, tni zamrożonego wroga. Tni Botoryja wystawiającego języka. Ale nie, nie będę robił Botoryja, wyzwanie pojedynków. Dobra, ja dziękuję. Nie robię wyzwania pojedynków, bo ja wiem, że tu zginę 10 razy. Musimy teraz iść do mapy. Jesteśmy w tym miejscu. Ajajaj, jakie to jest głupie. Tak, dobra. Już mamy. Już myślałem, że nie mam włączonego nagrywania. Skisnąłbym ze śmiechu. I z żalu oczywiście, ale... Wszystko jest, wszystko działa. Pokazuje mi tej misji. Dobra, jest. Skrzynia gdzieś tu jest. Rebellion. Dobra. Zamek, którego nie umiem jeszcze robić. Revelio. Już chyba jestem coraz bliżej, co nie? Ej, serio? Mam taki kawał drogi do przejścia? Mi nie może mapa pokazać jakiejś... Dobra. Faktycznie, muszę iść dworem. Tu nie mogę.
przeczekamy to i wykonamy zajęcia. Teraz one są nieaktywne, te zajęcia, ponieważ mamy noc. Tu mogą się teleportować. Popełniłem błąd. Dobra. Przyspieszamy. Nie wiem, o co chodzi, czemu nie ma. Gdzie jest funkcja czekaj? Otwierałem mapę i zrobiłem to. No okej, teraz działa. Musiałem źle nacisnąć jednak. Ugh, can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting. Dobra, it. Zrobimy to. I to będzie koniec odcinka. I will hold you to that promise. A za chwilkę nagram kolejny. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your... Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Dobra. Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Bombarda, to jest to. Dobra, już mam coraz więcej czarów. Go ahead and try it on the pumpkins. Revelio. Arrest the momentum. Bombarda. Nie ma tutaj manekina, żebym mógł przetestować. Bombarda. Dobra, przynajmniej dalekosiężny to jest. Zamek poziom 2. Dobra, moi drodzy, mamy nowe zaklęcie i znaleźliśmy ropuchę oraz jakieś tam zwierzę do kapsakwy. Przeszliśmy jedną misję, także dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Do zobaczenia, z tej strony Stary Zgred. Jeżeli coś ci się spodobało, to zalajkuj, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo przyda nam się subskrypcja. Cześć!